Dzisiaj Wam pokażemy, jak w gospodarstwie wyprodukować dodatkową, bardzo dobrą i jakościową paszę, którą będziecie mogli przeznaczyć do żywienia Waszego bydła, Waszych zwierząt w gospodarstwie. Witam Was. Nadszedł czas w końcu na żniwa zielonkowe. Jesteśmy na plantacji Futernowa 11. Podsumowujemy projekt. Z nami Arek, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Tak jest. I Michał, firma usługowa, znakomity, nowoczesny sprzęt, dwie kosiarki dyskowe z kondycjonerem. To są dwie kosiarki boczne i jeszcze jedna czołowa, tak? Tak jest. Okej, okay. Arek z nami po to, żeby wyznaczył i dał najlepszą instrukcję do tego, żeby odpowiednio zebrać teraz, odpowiednio skosić, żeby nie było problemu ze zbiorem, no i przede wszystkim, żeby technicznie to wszystko nam fajnie zagrało. Wysokość koszenia jest bardzo ważna po to, żeby nie zanieczyścić tego towaru ziemią i błotem. Tutaj to nie będzie już później odrastało, to będzie orane, więc moim zdaniem 5 cm będzie najbardziej optymalną. Odpowiedni poziom plonu zbierzemy, ale w miarę czystego, nie zanieczyszczonego. W normalnych warunkach, jeżeli to by miało być zastawione na kolejny pokos, no to te 6-7 cm po to, żeby ta część rośliny, która będzie odbijać nam, ta generatywna, była większa, wtedy ta roślina szybciej się regeneruje i szybciej wyrasta na drugi plon. Okej, okay, czyli kosimy na poziomie 5 cm. 5-6 cm. Michał, jesteśmy tak w stanie wszystko synchronizować, żeby Oczywiście. Nam 3 kosiary na jednej wysokości cięły? O, wszystko jest do zrobienia. No to super. Mamy ustalenia. Michał, kurde, do kabiny. Startujemy. Jesteśmy tu po to, żeby odpowiednio zebrać dzisiaj tą zieloną masę i zrobić z tego docelowo najlepszej jakości paszę objętościową do krów. Arek nas wspomaga swoją jakby tutaj praktyką i przede wszystkim wiedzą merytoryczną w zakresie żywienia przede wszystkim, ale także przygotowania tych pasz. Arek, jak ty to oceniasz, powiedz mi? Spotkaliśmy się, możemy powiedzieć, w szczerym polu. Mamy jakieś łany, które tutaj udaje nam się kosić. Jak to oceniasz? No, trzeba powiedzieć, że łany dosyć obfite, bardzo obfite bym powiedział, bo wysokość rośliny jest bardzo ładna, sama budowa rośliny, kolor, gęstość jest na naprawdę wysokim poziomie. Kłos w nieznacznej ilości roślin dopiero wyskakuje jakby z całego źdźbła, więc będzie optymalny stosunek między włóknem, a tymi cukrami i białkami, na których nam najbardziej zależy. Okej, okay. Przejdziemy sobie bardziej do łanu tutaj jeszcze i Dobrze. Żeby sobie te rośliny jeszcze pooglądać. Nasz projekt Futernowa 11 w celu generalnie powstania i stworzenia metodyki odpowiedniej uprawy międzyplonu z przeznaczeniem na paszę. Dzisiaj jesteśmy i zbioru, tak? Dzisiaj jesteśmy tutaj. Zobacz, Arek, mamy łan. Rozmawialiśmy już o tym 2 dni wcześniej. Faza dla Ciebie? Moim zdaniem odpowiednia.
Mówiłeś o kłosach, nie? Tu nawet akurat nie widać, są bardzo pojedyncze. Tak, bo bardzo niewiele też już je wyrzuciło, nie? Więc... Tak. O czym to świadczy, powiedz mi? Czego się możemy spodziewać? Możemy się spodziewać, że ta pasza będzie miała odpowiedni poziom włókna, czyli między włókna surowego ogólnego 23 a 26%. Białka powinniśmy się spodziewać na poziomie między 14 a 16%, aczkolwiek może też być więcej. Czyli generalnie główny cel, żeby był dobry stosunek białka do włókna, tak? Tak, jest białka, ale także cukrów, bo jest to roślina życice. Generalnie straw są gatunkami, które zawierają bardzo dużo cukrów. To sprawia, że ich zakiszanie jest łatwe, ponieważ ta fermentacja ma jakby paliwo do przeprowadzania tego procesu. Moje doświadczenie, jak daję taką zielonkę czy sianokiszonkę do koryta, bydło to bardzo chętnie spożywa. No, cukry bardzo... proste, które są właśnie w tej trawie, z wysoką smakowitość jakby dają, nie? Czyli Arek, odpowiednia faza, tak? Odpowiedni tak, stosunek tak. Białka do włókna. No tak i teraz jest. Jeszcze tą wysokość, powiedz, bo uzgodniliśmy wysokość. Według ciebie jest ok? Tak, no zmierzyliśmy miarą, jest między 5 a 6 cm średnio. Tak, czyli nie będzie zanieczyszczone, nie będzie bakterii, nie będzie problemów przy zakiszaniu, tak? Nie będzie. Nie będzie takich tych bakterii też, które jakby dają nam efekt fermentacji masłowej. Ta kiszonka może wtedy mieć zapach nieprzyjemny. Może też gnić, może po prostu ten proces fermentacji nie przebiegnie tak doskonale, jak powinien. Można też sobie zrobić doświadczenie, jeżeli ktoś ma ochotę, to może 3-4 kg takiej zielonki, czy później kiszonki do wiadra z wodą wymieszać, tak. Wylać tą wodę i zobaczyć, co jest na dnie. I czasami efekty mogą nas naprawdę zaskoczyć, nie? Mówisz o zanieczyszczeniach. Dlatego jeżeli później już poddasz to badaniom laboratoryjnym, na przykład naszym laboratorium Polskiej Federacji w Kobiernie, to warto zwrócić uwagę na popiół, którego nie powinno być więcej jak 9-10%. Nie? Bardzo fajnie, czyli generalnie podsumowując tak, to co ma zostać na polu zostało, zostaje. To co mamy zebrać, mamy zamiar zebrać. Zbierzemy. Dzięki. Bardzo ciekawa sprawa z tym sprzętem, Arek, wiesz, bo mamy kosiarki dyskowe, które bardzo precyzyjnie koszą, ale przede wszystkim jeszcze kondycjoner. Pomimo tego, że mamy inne kosiarki, wiesz, w gospodarstwie, współpracując w grupie producenckiej, czyli w agrointegracji, którą tworzymy jako organizację, mamy dostęp do naszych rolników, czyli także do ich zaplecza, można powiedzieć, maszynowego. Wykorzystujemy najlepsze, nie? To jest właśnie ta siła, że praktycznie na bazie współpracy można wykorzystać najlepsze narzędzia. Efekt jest taki, że zobaczcie, tak, zielonka super koszona, bardzo precyzyjnie, ale przede wszystkim jeszcze poprzez kondycjoner, który jest złamana, wyposażony, każda właśnie ta kosiarka jest delikatnie podniesiona do góry, czyli rzucona na ściernisko i jeszcze dodatkowo złamana, czyli lepiej będzie następował proces zakiszania i wysuszania tej rośliny. Szybciej odda wodę, po prostu mniej zabiegów technicznych będziemy potrzebowali, żeby to zebrać. Dobry kierunek, nie? Tak. Współpraca, wspólne użytkowanie. Michał, jeden z rolników, indywidualny rolnik, młody rolnik, który postawił też na usługi rolnicze, zobaczcie, wyposażony w maszyny najwyższych standardów, można powiedzieć nowoczesne, dzisiaj przyjeżdża bardzo chętnie. Okazuje się, że działkę, którą tutaj mamy, to jest 2,5 hektara, jest w stanie skosić dzisiaj w niecałe 40 minut, nie? No na pewno, bo tamta była większa i jeszcze szybciej. I jeszcze szybciej to poszło. Natomiast powiedz, dzisiaj starym sprzętem, czyli generalnie starej generacji, niekoniecznie starym, ale starej generacji, czyli bębnową taką kosiarką, ile by było trzeba tutaj czasu, żeby to obrobić? No na pewno dużo więcej czasu i dużo większe zanieczyszczenie moglibyśmy uzyskać tego materiału. A przy uprawie międzyplonowej dla nas najważniejsze, żeby to zeszło, żeby było miejsce na następną roślinę. No bo o to w tym chodzi, żeby jakby z jak największej powierzchni, jak największy plon zebrać. Czyli precyzja, szybkość. I szybkość, i czas. Futernowa 11, zielonkowe żniwa, przyszedł czas na koszenie, czyli na zbiory. Wykonujemy właśnie aktualnie koszenie, zgodniliśmy wszystkie warunki, wszystkie parametry, jak wysoko, w jakiej fazie, no i dzisiaj mamy ten efekt kulminacyjny. Jest czym się pochwalić, bo zobaczcie, łany, tak jak naprawdę wielkie żniwa, duży efekt i możemy powiedzieć, że nasz cel został osiągnięty, bo
można by powiedzieć, dodatkowa pasza w okresie, kiedy normalnie by nic nie urosło i niczego więcej na polu moglibyśmy się nie spodziewać, no to mamy efekt, który na pewno zbuduje naszą wartość paszową, nasze zaplecze paszowe i to jest to, o co walczyliśmy.